25 września 2021, Kalisz, 10. kolejka Ewiner 2. Ligi. Maciej Szcześniewski, witam Państwa bardzo serdecznie. Będziemy mieli wspólnie przyjemność oglądać skrót spotkania pomiędzy KKS-em Kalisz a Hutnikiem Kraków. Składy obydwu zespołów właśnie na Państwa ekranach. Trener Ryszard Wieczorek posłał do boju. Numer 1 Krakowiak, 3 Gawlik, 8 Mączyński, 26 Kędzia, 32 Stolc, 16 Putno, 20 Segura, 24 Wysokiński, 37 Zawistowski, 77 Kamiński i 99 Giel. Jeśli chodzi o gości, no to trener Szymon Szydełko, 33 Leszczyński, 2 Jaklik, 17 Staż, 21 Bernal, 23 Stawarczyk, 45 Ojo Kowalski, 10 Hafes, 13 Zmorzyński, 25 Kielisz, 28 Kitliński i 38 Wilczyński. Hutnik przełamał się w ostatnim ligowym spotkaniu, wygrywając u siebie 1-0 po naprawdę nieźle rozegranym spotkaniu z Chojniczanką, natomiast zespół KKS-u w lidze 2 przegrane mecze z rzędu z Ruchem i Śląskiem 2, natomiast w tygodniu wygrana w spotkaniu pucharowym z ekstraklasową Pogonią Szczecin. Na pewno przed tym meczem dodała dużo wiary we własne umiejętności drużynie KKS-u. Tutaj 6. minuta spotkania, kapitalna okazja Piotra Giela, ale przestrzelił snajper drużyny gospodarzy grający z numerem 99. To było pierwsze ostrzeżenie dla drużyny Szymona Szydełki w tym spotkaniu. Po chwili znowu próbował Giel, ale widać było, że z każdą kolejną minutą coraz bliżej są pierwszego trafienia zawodnicy KKS-u. Tutaj zdążył Zmorzyński. Dobrze na wyprzedzenie zagrał Ojo Kowalski. Tutaj 22 minuta tego spotkania. No i starali się jakiekolwiek akcje w ofensywie zawiązać Hutnicy, no ale to wyglądało niestety dla drużyny Hutnika tak jak w tych poprzednich przegrywanych przez Hutnika spotkaniach, a więc brakowało ognia, nieco bezzębny był zespół z Nowej Huty, tymczasem nakręcani między innymi dobrą grą Hiszpana Tomiego Zegury. Gospodarze coraz to mocniej naciskali, tutaj uderzenie z dystansu, z którym poradził sobie Leszczyński. Wygrany mecz z Pogonią Szczecin. Na pewno bardzo duży sukces drużyny trenera Wieczorka. Gole Kędzi i Zawistowskiego w odpowiedzi na gola Bartkowskiego. No i KKS awansował do kolejnej rundy, też grając w nieco zmienionym składzie. To też pokazuje niejako siłę i jakość tego zespołu. Tutaj Bernal próbował w stylu tego spotkania ze Stalą Rzeszów, kiedy to w swoim debiucie zdobył gola z rzutu wolnego, strzelając pod murem, no ale umówmy się, że tutaj odległość była dużo większa, też ten strzał to było w zasadzie podanie do bramkarza. Tutaj szansa dla Kielisia, aby dograć do biegnącego w kierunku bramki Wilczyńskiego, ale ta akcja nieco zwolniła. Zmorzyński, jeszcze Bernal, ale też trudno tutaj mówić o jakimkolwiek większym zagrożeniu. Tymczasem KKS mozolnie budował akcję w ataku pozycyjnym. Świetna piłka od Zegury. Spójrzmy, co tutaj zrobił Mateusz Gawlik. No, był na wprost Leszczyńskiego. Przeniósł tą piłkę nad poprzeczką. Bardzo wyraźnie się pomylił. To powinno być już nawet nie 1-0, ale co najmniej 2-0 dla zespołu KKS-u. Tutaj 40 minuta. No i proszę zobaczyć, jaką rakietę ziemia powietrze posłał Daniel Kamiński. Lewa noga. No i tutaj już Leszczyński był absolutnie bezradny. Też warto zwrócić uwagę na całą tą akcję. Tutaj każde podanie na przestrzeni kilkudziesięciu metrów. To był kolejny zdobyty teren przez zespół Ryszarda Wieczorka. Wyglądało to naprawdę bardzo dobrze. Ta akcja się zazębiła we właściwy sposób, a strzał Kamińskiego to była już wisienka na torcie. Końcówka pierwszej połowy, 41 minuta. Hutnicy rzucili się do odrabiania strat. Tutaj piłka do Kielisia. Kielisz, potężny strzał. No i piłka otarła się jeszcze o lewy słupek bramki Macieja Krakowiaka. To była taka najgroźniejsza akcja, można powiedzieć, najgroźniejszy strzał Hutnika w pierwszej połowie. Do przerwy 1-0 dla gospodarzy, chociaż to trzeba powiedzieć sobie szczerze, że gdyby to prowadzenie było wyższe, to też nikt pretensji mieć nie powinien. Tutaj uderzenie i
już od początku drugiej części spotkania Kalisz też próbował narzucić swój styl gry, aczkolwiek Hutnicy, trzeba przyznać, że nieco lepiej w tą drugą połowę weszli. Tutaj fatalnie Zmorzyński do spółki z Ojo Kowalskim, nabiega Zegura, ale Hiszpan w tym meczu, o ile kreował grę, to no, celownik miał nie najlepiej ustawiony. Tutaj kolejne bardzo złe wyprowadzenie piłki od bramki Leszczyńskiego ze Stawarczykiem. Jeszcze pośliznął się Stawarczyk. Kolejna w zasadzie stuprocentowa szansa. Putno starał się przerzucić piłkę nad bramkarzem, tak aby jego kolega wepchnął ją do siatki. Zamknięci w szesnastce Hutnicy. I to na potwierdzenie tego, o czym mówiłem wcześniej. A więc kolejne pudło Segury tutaj. Kolejna w zasadzie 120% szansa KKS. Hutnik próbował rozpaczliwymi strzałami, jak przed chwilą ten Zawadzkiego. Ale nic tutaj specjalnie, żadnego specjalnie zagrożenia pod bramką Krakowiaka to wszystko nie stwarzał. 79. minuta, kapitalna akcja na prawej stronie Nikodema Zawistowskiego, który objechał kilku rywali, dograł do środka, tam odnalazł się Piotr Giel, no i bardzo ładnym, plasowanym strzałem wewnętrzną częścią stopy, w zasadzie tuż przy słupku, ta piłka daje dwubramkowe prowadzenie gospodarzom, no i w zasadzie, biorąc pod uwagę przebieg tego spotkania, no i różnice w jakości obydwu zespołów, trudno tutaj było oczekiwać tego, że Hutnik wróci do gry. Jaklik do lewej strony, Zmorzyński, dośrodkowanie, jest Tetych, miękka wrzutka, ale to była bułka z masłem dla Macieja Krakowiaka. To już doliczony czas gry. Kędziora, który pojawił się z ławki rezerwowych, Ojo Kowalski do Krzysztofa Świątka. Świątek, o, też próba chyba dogrania do jednego z partnerów, ale to było zbyt mocne. Jaklik. Tutaj jeszcze mieli szansę na to, by wyprowadzić kontratak 3-2. Ma taką sytuację zespół gospodarzy. Majewski uruchomił tutaj partnera, dogranie wzdłuż bramki autorstwa Moczyńskiego. Jeszcze Giel, kotłowało się tutaj, starali się zdobyć trzecie trafienie gracze trenera Wieczorka. Ostatecznie to się nie udało, 2-0. KKS Kalisz jak najbardziej zasłużenie wygrywa z drużyną Hutnika. No i szusuje zespół KKS-u w górę tabeli. Tymczasem Hutnik w coraz cięższym położeniu. Dziękuję serdecznie. Maciej Szcześniewski.